Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Nad północno-zachodnią Europą i nad Skandynawią oraz w północnej części Rosji pola podwyższonego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, w tym również nad Polską, niżej z frontami. Do kraju napływać będzie ciepła masa powietrza. Dziś pogodnie na południu i południowym zachodzie Europy. Nad pozostałym obszarem kontynentu chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. Najchłodniej w Warszawie 20 stopni. W pozostałych europejskich stolicach od 27 do nawet 33 kresek. A w naszym kraju początek tygodnia pochmurny i niestety deszczowy. W wielu regionach możliwe także burze. W drugiej części dnia na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy południowego zachodu oraz wybrzeża. I tam termometry wskażą najwyższą temperaturę 27 stopni. Najniższa zaś na Podlasiu i w centrum 20 kresek. Wieje umiarkowany wiatr z północy i zachodu. Podczas burz może być on jednak silny i porywisty. Ciśnienie nieznacznie się waha, a barometry wskazują 1011 hektopaskali. I już teraz przegląd regionów.